Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. To fundamentalna, podstawowa prawda wiary, którą żyjemy każdego dnia. Święty Paweł pouczy nas, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. To wtedy traci również sens nasze życie, nasze myślenie o nieprzemijalności ludzkiego życia. Ale On prawdziwie zmartwychwstał. On prawdziwie żyje i jest z nami. Przeżywaliśmy czas Wielkiego Postu. W szczególny sposób Wielki Tydzień Męki Pańskiej. I teraz te dni Świętego Triduum Paschalnego. Życzyłem parafianom i wszystkim, którym miałem okazję spotykać się u progu Wielkiego Tygodnia, nie tylko wspominanie w Wielkim Tygodniu wielkich tajemnic zbawczych, ale przeżywania ich tu i teraz. Liturgia Kościoła Wielkiego Tygodnia, Świętych Dni Triduum Paschalnego uobecnia nam prawdę o Chrystusie, który gromadzi uczniów w Wieczerniku, który modli się w Ogrójcu. Liturgia Kościoła uobecnia Jego mękę, Jego śmierć na krzyżu i wreszcie też Jego złożenie do grobu. Te wszystkie fakty, które miały miejsce 2000 lat temu, dzięki liturgii Kościoła, dzięki naszej wierze, dzięki posłudze Kościoła z woli Chrystusa samego, te wszystkie fakty stają się obecne tu i teraz. I właśnie my jako ludzie roku pańskiego 2024 mieliśmy doświadczyć tej szczególnej obecności Chrystusa, tej szczególnej obecności Jego w naszym życiu, Jego ofiary za nas, męki, śmierci, tego wszystkiego, co nie tylko uczynił, ale ciągle czyni dla nas, jako Ten, który jest z nami aż do skończenia świata. I dlatego teraz tu, stając w naszym parafialnym kościele, w tych cielnicach przy Bożym Grobie, pragnę zwrócić uwagę, że to nie tylko symboliczny Boży Grób i nie tylko figura Jezusa umarłego w tym grobie, ale przede wszystkim żywy Chrystus w monstrancji, w Najświętszym Sakramencie. On wypełnia ten grób. I rzeczywiście jesteśmy u Jego grobu, by tutaj się modlić i by tutaj, podobnie jak wtedy tam, Maryja, Jan, Nikodem, Józef z Arymatei i wielu innych, Maria Magdalena, wyczekiwać Chrystusowego zmartwychwstania. I to Chrystusowe zmartwychwstanie rzeczywiście się dokona tu i teraz. Prawdziwie się dokona. Wobec nas. Aby ta wiara, która jest w nas, została umocniona. Abyśmy tą wiarą na co dzień żyli. Abyśmy żyli obecnością Chrystusa zmartwychwstałego nas, w nas i pośród nas, który idzie razem z nami. A zatem ta prawda orędzia anielskiego z pustego grobu, Chrystus zmartwychwstał, nie ma Go tu. Niech będzie też i przez nas usłyszana. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał. I trzeba nam przyjąć tę prawdę jako swoją i zanieść ją innym, tak jak Maria Magdalena, tak jak Piotr, Jan, którzy zobaczyli pusty grób, jak ona, która spotkała
Jezusa, rabbi, nauczycielu. Trzeba nam to orędzie zmartwychwstania, że nieść we współczesny świat, w codzienność naszego życia. Dlatego, że często nawet jeśli ta wiara gdzieś jest w głębi serca wielu ludzi, została zagłuszona przez współczesność, przez współczesne życie, przez różne sytuacje codziennego życia. Dlatego wszystko to trzeba w nas odnowić właśnie przez te święta. Stać się świadkami Chrystusowego zmartwychwstania. I pragnę życzyć wszystkim takiego właśnie głębokiego przeżycia świąt wielkanocnych. Nie jako tylko wspominanie, ale przeżycie rzeczywistej obecności Chrystusa w swoim sercu, przez łaskę sakramentów świętych, w swoich wspólnotach rodzinnych. Niech ten Chrystus zmartwychwstały zawita do nas. Tak jak przyszedł owego dnia zmartwychwstania wieczorem do uczniów, pełnych trwogi, lęku, i niesie im pokój, pokój wam. Niech ten pokój Chrystusa zmartwychwstałego też stanie się naszym udziałem. Niech on zagości w naszych rodzinnych domach, w naszych wieczernikach, domowych wieczernikach. Niech przyniesie pokój, a przez to niech przyniesie radość, szczęście, nadzieję, pewność jutra, nadając też sens naszej codzienności. I z tego miejsca w przededniu wielkanocnego poranka pragnę złożyć wszystkim i parafianom, i wszystkim, którzy raczą przyjąć życzenia wielkanocne Bożego pokoju, Bożych łask, zdrowia, wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim głębokiej wiary, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje. I niech ta prawda również wypełnia serca chorych, cierpiących, starszych, tych, którzy w domach, w szpitalach. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam z darem modlitwy. Niech i dla nich te święta będą czasem radosnego spotkania z Chrystusem, ale też i spotkania z Nim w drugim człowieku, życzliwym, uśmiechniętym, dobrym, niosącym pomoc. Wszystkim zatem raz jeszcze życzę błogosławionych świąt, łask Chrystusa zmartwychwstałego, a serc naszych ku chwale Boga i ku pożytkowi ludzi niech wypływa to radosne Alleluja. Szczęść Boże.